Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro. Witam was w grze Builder Simulator. Kochani, już dawno chciałem zagrać sobie w tą gierkę. Tylko no, był taki problem, że ona jest, czy była, w Early Accessie. 9 czerwca wyszła pełna wersja, dodatkowo mamy tu język polski, co jest w sumie bardzo fajne. I stwierdziłem, że zagramy, zrobimy sobie z tego taką małą serię. Tylko tak. Niby jest już Hotfix 1.0c i tak dalej, aczkolwiek widzę, że gra nadal ma potężne bugi. Zobaczcie, co się dzieje z myszką. Nie mogę używać myszki, nawet na wyłączonym padzie i tak dalej. Niestety, nie mogę tego przeskoczyć, więc będę musiał się męczyć na padzie, bo na padzie wszystko działa w porządku. No tylko ja ogólnie, jeżeli chodzi o pada, to jestem taki dosyć, żeby nie powiedzieć, słabawy. Dobra, opcje mamy oczywiście tutaj powłączone wszystkie. Zobaczymy w sumie, jak będzie gra wchodzić, bo jeszcze jej nie odpalałem, więc jest to mój pierwszy taki... Pierwsza styczność z tą grą. Więc spróbujmy sobie zagrać na razie samouczek, a potem zobaczymy może jakąś misję. Builder, prowadząc cię przez kontrakty, zabiera wszystkie twoje nagrody. O Jezu, granie na padzie. No siema, Builder. Witamy w fabryce budowlańców. Prawdopodobnie zastanawiasz się, co właściwie tutaj robisz. Wszystko przez to, że game designer chciał, żeby to był mały poziom. Nazywam się Builder i od dzisiaj stanę się twoim najgorszym przewodnikiem po mechanikach gry. Zacznijmy od podstaw. Za mną. Wiesz, co trzeba wcisnąć, prawda? No oczywiście, że wiem. O, mam ręce. Zresztą mogę je tylko na chwilę podnieść. Koło narzędzi można tworzyć używając scrolla, wciskając left button na kontrolerze. No spróbuj. Wciskając Q, aktywujesz listę zadań dostępnych cały czas bez względu na typ rozgrywki. W momencie, gdy zaczniesz korzystać z kontrolera, gra automatycznie dostosuje się pod jego sterowanie. Dzięki temu nigdy się nie pogubisz. Ręce... Mamy tylko ręce, dobra. No. Wciśnij Q, aby otworzyć i zamknąć listę zadań. Wspaniale! Mój twórca zawsze powtarzał, że wszystko potrzebuje solidnych fundamentów. Dlatego zacznijmy od podstaw. Wybierz łopatę z koło narzędzi i przygotuj obszar pod fundamenty. Dobra. Wykop fundamenty używając łopaty. Wykop fundamenty, ułóż szalonki, ułóż zbrojenia, uruchom betoniarkę, stwórz beton. Poprowadź taczkę, wylej na nią gotowy beton. Podjedź taczką do wykopu i zalej go betonem. Czyli tak, tym się brało, to... Tylko jak my... A, tym się to robi. Dobra, mamy łopatę, tak? Myszką... O, możemy myszką sterować! Ej, dobra, możemy myszką sterować. To... No, chyba coś tu... A, to w ten sposób. Dobra, ej, nie musimy używać pada. Czyli pada tylko w menu musimy używać. Jezu, dzięki ci, panie. Dobra. Widzę, że tak dosyć to kopanie to takie jest dziwne. Szalunki i zbrojenia. I jako prawdziwy budowlaniec musisz korzystać ze sklepu, żeby dostać potrzebne materiały. Wciśnij tab lub serek na kontrolerze, żeby wejść do sklepu. Dobra robota. Wybierz pierwszy dostępny sklep. Po lewej stronie znajduje się lista dostępnych przedmiotów podzielonych na kategorie według etapów budowy. Możesz zmienić liczbę kupowanych produktów na 1, 10 lub 100. Kup 100 szalunków i zbrojeń. Aha, czyli tu już musimy niestety... Niestety się bawić w ten sposób. Wybierz ilość. O. Dobra, 100. I 100. Dobra robota. Czy wiedziałeś, że trzymając lewy przycisk myszki lub RT na kontrolerze możesz postawić je w mgnieniu oka? Każdy etap budowy zaprezentowany jest przez hologramy, aby zwizualizować fazę, w której się znajdujesz. Wiesz ten kawał, którym ta jedna osoba pracuje, a cała reszta się przygląda? Żart stał się rzeczywistością, a ty jesteś jego częścią. Świetnie. Ojej. Ale szalunki dziwne. I tak, kochani, w tej chwili robimy szaloneczki.
Potem walniemy tu zbrojenia, no i wylejemy na to beton. Jak wiadomo, nie jestem budowlańcem, ale doskonale. Teraz zbrojenia. Obowiązują te same zasady co z szczelunkiem. Kliknij lub przetrzymaj. Nie jestem budowlańcem, aczkolwiek znam troszeczkę podstawy budowlania. Budowlania? Powiedziałem budowanie. Budowania. Dzięki temu nasz beton będzie bardziej elastyczny i wytrzymalszy. Właśnie dlatego nazywa się to fundamentami. Dobra robota. A teraz czas na cream de la creme tej operacji. Wylewanie fundamentów. Użyj taczki i wylej beton na fundamenty. O Jezu, dziwnie. Raz, dwa, trzy. Builder czeka i patrzy. O. Mamy 100%? W ogóle dziwnie kamera chodzi, jak trzymamy taczkę. Tak jakby pseudolag jest. Aha. Fundament wylany. I cały czas mamy 100%. Ciekawe. To tyle na tym etapie. Niedługo zobaczymy się przy betoniarce. Dobra, następny. Witaj, budowlańcu. Pewnie się zastanawiasz, skąd na poprzednich poziomach wziął się beton w taszce. Kurs nie chcieli, żeby ten etap gry był zbyt długi. Teraz pora dowiedzieć się, jak go przygotować. Ciuch, ciuch. To ty jesteś betoniarką w sumie. Możesz przygotować dwa rodzaje mieszanin. Zaprawę murarską i beton. Zaprawa służy do łączenia np. pustaków. Beton używany jest przy stawianiu fundamentów. Zacznijmy od włączenia betoniarki. Będziesz tracił 1 dolar za każdą sekundę, gdy betoniarka jest włączona. Więc zrób to szybko i sprawnie. Ojej. Dobra, no włączę betoniarkę, spoko. F. E. F. Latarka. Wszystkie potrzebne składniki możesz znaleźć wokół betoniarki. Nad betoniarką wymieniającą wszystkie elementy potrzebne do stworzenia zaprawy. Zacznij od piasku. Weź łopatę i nabierz go trochę. Wyłącz się. Nie pamiętam, jak to się robiło. O, tak się robiło. Dużo piasku. Dolar za każdą sekundę pojebał od kogoś? Świetnie! Teraz pora na cement. Dodaj go trochę z worka na ziemi. Trochę cementu. I pyk. Cudnie! Teraz wystarczy ci wiadro wody, które możesz znaleźć w kole narzędzi. Jak to zrobić? Jak to zrobić? No nie mówcie, że... Teraz muszę co? Tutaj? O, nie. Tu jest coś innego do zrobienia. To od razu sobie zobaczmy, jak to się robi. F, Z, nie. B. To tragedia. Tragedia, ja nie lubię padów. Nie lubię padów. No nic, nie mamy wyboru, jak tylko zrobić to na padzie. Będzie takie dziwne dosyć. No ale dobra, lecimy z wodą. Teraz się co, miesza, tak? 70%, 80%, 100. Uff, to było ciężkie. A co jeśli ci powiem, że można zrobić w znacznie prostszy i szybszy sposób? Podejdź do betoniarki i znajdź panel sterujący. Są tam trzy przyciski. Beton, zaprawa i auto. Wybierz mieszankę, którą chcesz przygotować. Teraz zrobimy beton. Wciśnij tryb auto, żeby zautomatyzować proces. Ten sposób kosztuje się trochę więcej, ale jest znacznie szybszy. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, taka jak na przykład budżet.
poprawia jakość twojej gry jeszcze bardziej. Nie musisz cały czas jeździć taczką po prostu budowy. Otwórz koło narzędzi i wybierz taczkę. Gra automatycznie przeteleportuje taczkę pod betoniarkę bez żadnych dodatkowych kosztów. Super, co nie? Zajebiście. Teraz gdy zobaczysz wszystko, możesz przelać beton z betoniarki na taczkę. Niesamowite, prawda? Nie będzie już ponownie wylewać fundamentu, bo to bez sensu. Już niedługo zobaczymy się na kolejnym etapie. Tyki następny. Wstawaj, budowlańcu, mamy podłogę do wykopania. Cudzoneczku. Wystarczy tych easter eggów do roboty. Ale easter egg. Każdy budynek potrzebuje porządnej wylewki. Opracujmy z tym, co przygotowaliśmy na poprzednim etapie. Weź swoją łopatę i zacznij nią kopać w ziemi. Łopatka i lecimy. Oho. Może by to tak szybko szło w normalnym życiu. Teraz będzie masa budowlańców na YouTubach. To wcale takie proste nie jest. Wspaniale. Teraz weź piasek. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Używając łopaty lub taczki. Podejdź do kupy piasku i zbierz trochę piasku na łopatę. Następnie wysyp go do wykonanego obszaru kopania. Nieźle. Drugim sposobem jest wysypanie piasku z taczki. Staraj się przenieść trochę piasku na taczkę. Dobra, chwycimy sobie to. Na serio, ta taczka jakoś dziwnie chodzi. Bardzo dziwnie. Super. Teraz dokończ podsypkę piaskową za pomocą taczki. Pełne? No. No, proszę. Gro. Tu już nie mamy 100%. Tu już nie mamy 100%. Dobra, ale jest znacznie szybciej, to prawda. Dobra robota. Teraz musimy kupić trochę zbrojeń. Każdy dom, jaki budujesz, będzie potrzebował zbrojeń, żeby umocnić trwałość betonu. Kup 30 siatkowych wzmocnień. To się kupowało z pomocą tabu? Tak, tabu. Wylewka betonowa. Dobra, tylko niestety nadal musimy używać pada. Ile? 30? Połóż je na folii. Czy mieć folię? My nie mamy folii. No nie mamy folii już, dobra. To bardzo ciekawe, co tutaj gra robi. Tej folii nie kupowaliśmy. Teraz pora na beton. Jest już gotowy i czeka na ciebie w taczce. To szklanie jest czasem przydatne, co? Zalej to betonem z taczki. Lejemy, lejemy. Zauważyłem, że wielu youtuberów teraz zajęło się grą The Quarry, a tą grą lali. Świetna robota. To było dużo straszniejsze w poprzednim demo, co? Wtedy nawet nie działało poprawnie, ale nikt nie zauważył. Kontynuujmy. Każdy budynek potrzebuje izolacji. Ciekawostka? Powinieneś użyć jej w ścianach i na fundamentach. Najpierw kup 30 izolacji w sklepie. No dobra. Oh shit, here we go again. Znów 30. Następnie umieść izolację. Ja na przykład swoją pracownię, którą zrobiłem w piwnicy, spartoliłem totalnie, bo właśnie na podłogę nie dałem izolacji, a jest to podpiwniczenie. Super. Prawie skończyliśmy. Użyj taczki i wyryj ostatnią warstwę betonu. No właśnie, i na przykład ja u siebie podłogę skuwałem, ale nie pomyślałem właśnie o tym, że dałoby się zrobić tą izolację podłogi. No i teraz niestety bez klapek po panelach się chodzić nie da, bo jest mega zimno. Ej. O, 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 o,
udało się. Teraz też nie działa poprawnie w sumie. A nie wiem, poza sianem. O to chodziło. Właśnie skończyłeś z betonową wylewką. Teraz będzie już tylko lepiej, a kolejny etap jest bardzo satysfakcjonujący. Simulatory mają w jakimś stopniu odzwierciedlać rzeczywistość, ale przygotowaliśmy wiele ciekawych rozwiązań, które znacząco przyspieszą twoją pracę. Do zobaczenia. Koniec. Lecimy nexta. Witam, witam i o zdrowie pytam. Pora na ściany nośne. Szybko. Do pokoju treningowego. Wszystko ci wytłumaczę po drodze. Jest kilka rodzajów ścian. W naszej grze jest ich aż trzy. Ściany nośne, płyty gipsowo-kartonowe i betonowe ściany działowe. Uwierz mi, to najbardziej satysfakcjonująca część budowania. Od razu zauważysz efekty. Potrzebujesz pustaków ze sklepu. Kup ich 100. Pustaki. Pustaki. Wylewka, ściany działowe. Bloczek betonowy. Ściany nośne, tu są. Pustaki. Fantastycznie. Teraz pora na doprawę. O! Możesz ją znaleźć w taczce. Wybierz kielnię i weź zaprawę z taczki. Raz zebrana zaprawa powstanie na kielni, dopóki materiały z taczki się nie wyczerpią. Dzięki temu nie będziesz przebiegać w tej nazad. Odrobiliśmy lekcję po ostatnim demie, co? W Builder Simulator używamy systemu leveli, który polega na tym, że im więcej domów postawisz, tym szybciej będziesz mógł budować kolejne. Spróbuj, jak to działa, stawiając pierwszego pustaka. Użyj kielni, żeby położyć zaprawę na pustaku. Świetnie. Teraz połóż na nim kolejnego pustaka. Nice, nice, nice. No, odrobiliście lekcję, faktycznie. Wow. Ale szybko. Taka minigierka w sumie jest spoko. Taka minigierka jest spoko. Dobra, teraz pustaki. Nowy poziom, stawianie pustaków. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś osiągnął nowy poziom przez położenie jednego pustaka. Dzięki temu odblokowałeś położenie dwóch pustaków naraz. Spróbuj, jak to działa. Znowu awansowałeś? Do jasnej kielni. Szybko, sprawdźmy, co się teraz wydarzy. Wow, cudownie. To przypomina mi egipskie budowle, które mam w swojej pamięci. Pora postawić rusztowanie. Rusztowanie bardzo się przyda przy pracach na wysokościach. Wybierz rusztowanie z komu narzędzi. Możesz je obracać, klikając prawy przycisk myszki lub ściskając lewy trigger. I nie tylko. Kiedy znajdziesz się blisko drabiny, możesz się podnieść albo opuścić. Dobrze to zauważyłem? O. Niezła robota. Możesz spiąć się po drabinie, klikając na nią. Zdradzę ci sekret o warstwie 12 w naszej grze. 12 warstwa to warstwa nad prożą. Nigdy o tym nie słyszałeś? Jego funkcja polega na przeniesieniu ciężaru z nad otworu na sąsiednie ściany. Potrzebujesz go nad każdymi drzwiami i oknami. Kup na wprożę w sklepie. Zaraz sobie chcę tu położyć. Nie mogę. Nadproże. Świetnie. Teraz na ustawienie go w miejscu hologramu. Wow! Bajecznie. Częścią etapu ustawienia ścian jest położenie sufitu, gdy osiągniesz odpowiednią wysokość. Hologram sufitu pojawia się automatycznie po wypełnieniu ostatnich warstwy bloku. Nadszedł czas, kiedy musisz położyć płyty sufitowe.
Kup 20 płyt sufitowych w sklepie. Płyta izolacyjna, strop betonowy. To nie było to? Okna, dach. Nie. No to musi być strop betonowy. Tak? Nie, jeszcze jedną musimy kupić. Kup. Nie możesz? Co tu się dzieje? Czy to jest jakiś bug? A, więcej muszę kupić. Niektórzy mówią, że ogranicza nas tylko wyobraźnia. Jednak nas ograniczają płyty sufitowe na każdym poziomie. Dobra, dość tych żartów. Ułóż płyty sufitowe w miejscu hologramu. Niesamowite. Po zakończeniu pracy rozmontuj rusztowanie używając wkrętarki. Dzięki temu będziesz, kiedy będziesz chciał zrobić zdjęcie, nie wejdzie ci w kadr. Tak, mamy tryb foto. Następnym krokiem będą drzwi i okna. Lecimy dalej. W następnym odcinku zrobimy sobie już mimo wszystko kolejne. Witam ponownie. Chcesz nauczyć się więcej? I nauczysz się, jak wstawiać drzwi i okna. To ekscytujące i super łatwe. Chodź za mną. Zaraz, ja sobie tutaj przejdę i zobaczę. O nie, nie da się. Nie da się przejść. Żadnych easter eggów? Nic, 0-0. No dobra, to idziemy. W następnym odcinku to na pewno już sobie zaczniemy jakieś robić nowe budynki. Każdy budynek potrzebuje drzwi wejściowych i okien, by wprowadzić do środka trochę światła. Nasze domy nie są wyjątkami. Pamiętasz, jak na poprzednim etapie montowałeś nadproże? Nie musisz tego robić tym razem. Ale musisz wiedzieć, że to dzięki nim możemy dzisiaj wstawić drzwi i okna. Zacznijmy od drzwi. Kup drzwi wejściowe. No dobra. Drzwi wejściowe. Kup. Okiennie? Wybierz się z ekwipunku i przyjrzyj się wejściu do domu. Możesz zauważyć, że drzwi są w złej pozycji. Dopasuj je używając scrolla. Gdy wszystko będzie dopasowane, hologram zrobi się zielony. Po położeniu drzwi będziesz mógł wybrać... Ojej, nie doczytałem. O, w ten sposób. Ojejku. To nie chce działać. To nie chce działać. To nie chce działać. To nie chce działać. To nie chce działać, serio. No i dobra, klikałem teraz... Teraz na padzie, nie szło. Teraz klikam myszką... Kurde. No i zaczyna się... Lipa. Dobra, jakoś tam tym scrollem da się to zrobić, ale bardzo wolno. Teraz cały czas go maszuję, żeby nie było. O. Może powoli, powoli, może nie szybko. O Jezu, to jest tragedia. Jak oni nie poprawią tych konfigów, to jest lipa. O. A, możemy wybrać kolor na przykład. Zatwierdź. Dobra robota. Teraz musisz zamontować się w zawiasach. Wybierz wkrętarkę i zamontuj potrzebne śruby. Wszystkie śruby, które należy przykręcić, poświetlają się na pomarańczowo. Wyobraź sobie, jakby się używać śrubokrętu. Dobra. Pyk, pyk,
Pyk i pyk. Teraz pora na kliny. Umie się klikając na poświetlone miejsce. Mamy kliny? Oj, żeby to było takie proste. Montowałem ościernicę. Powodzenia życzę. Teraz już wiesz, jak wstawić drzwi. Możesz je nawet otworzyć i zamknąć klikając w nie. Nie martw się pianką, pogadamy o tym później. No właśnie chciałem powiedzieć, że nie ma tu pianki. Znaczy jest. Wspaniale. Przejdźmy do okien. Są dwa typy okien. Do okna poniżej 2 metrów na planie to standardowe okno do domu. Natomiast każde okno powyżej 2 metrów to okno tarasowe. Ty dyktujesz warunki na plenerze i decydujesz, jaki rozmiar mają mieć zamontowane okna. Do celu samouczkę zamontujesz pojedyncze okno. Kup jedno okno w sklepie. Kupuję. Okno i drzwi. Dobra robota. Teraz spróbuję zamontować takie jak drzwi. Oj. Te same zasady, ta sama zabawa. Nie przeszkadzałoby mi to, żeby to jeszcze działało. Żeby to jeszcze działało. To jest tragedia z tym. To jest tragedia. Mieliśmy czarne okno na czarne. Tak. Teraz czas na umieszczenie wszystkich śrub, których potrzebujesz. No dobra. Piętarka oczywiście montowana padem. A z drugiej strony musimy pójść. No nie. Kalipa. I teraz znów muszę padem brać wkrętarkę. Tego jeszcze nie grali. Kolejnym krokiem jest zamontowanie klinów. Zamontuję po prostu klikając na hologram. To już wiemy. Kliny służą wsparciu i stabilizacji okien. Jup! Widziałeś, jak pianka sama się pojawiła po tym, jak zamontowałeś kliny? Pomyśleliśmy, że robienie tego ręcznie byłoby nudne, więc automatyzowaliśmy ten proces, bez sensu. Pamiętaj, że każde okno wymaga parapetu. Dopasuj go tak samo, jak robiłeś to z oknem i drzwiami. Zjebaliście z tym, faktycznie. To powinno być robione przez gracza. O, jeszcze po tej stronie. Tu nie działa scroll. Dobra, działa. No mówię, to jest tragedia. Ja wolałbym wszystko padem robić, naprawdę. I chyba tak zrobię. Tylko jak to... Jak to przekręcić, przepraszam. Dopasuj. O Jezu, jaka ulga! Jaka ulga! Już wiem jak. Cudownie, spójrz na okno tarasowe obok ciebie. Możesz zauważyć różnicę. To wszystko w temacie drzwi i okien. Nie zapominaj, że to ty decydujesz, jak ma wyglądać twój dom. Widzimy się w kolejnym etapie. Super, dobra, już teraz gram tylko na padzie. Następny etap jest taki. Przyjacielu! Ja na działobę to moja pasja. Moi sąsiedzi również uwielbiają dźwięk krętarki i opranku. Możesz ich zapytać. Z chęcią wszystko ci opowiedzą. A teraz do pokoju treningowego. Który nienawidzę padów. Nienawidzę padów. Ściany działowe oddzielają od siebie pomieszczenie i do tego powinny mieć możliwe jak najlepszą izolację dźwiękową. Zacznijmy od ścian gipsowo-kartonowych. Oczywiście musisz je najpierw zaznaczyć na planie. Jednak dla celów tego samouczka już zaznaczyliśmy pozycję ścian na planie. Nie ma za co. Aby zbudować ścianę, potrzebujesz podłogi, sufitu i profil ścienny. Kup 100 profili ściennych w sklepie. Czekajcie, to było tak. Selektem się robi. Ściany działowe, profile ścienne. To było 100, prawda? Super. Teraz umieść je w miejscu hologramów i przykręć przy pomocy wkrętarki.
Oj, sorki. Robiłem to, oj, robiłem to. Oj, kochani, robiłem to. Uuu, co to jest? To tryb fotograficzny. Jezu, jakie lagi dziwne. Ale jesteśmy z wąsem. Ło, ale wyglądamy zajebiście, zacnie. Zacnie. Dobra, jak to się robiło? Tak, krętarka. Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Jezu, nie mogę trafić. Kurwa, nie umiem grać na padzie. Nie umiem grać na padzie. Myszką to jest luz. Dobra robota. Teraz mamy na czym przymocować płyty. Czyż to nie wspaniałe? Kup 100 płyt gipsowo-kartonowych, już to zrobiłem. Dobrze. Teraz umieść się po jednej stronie. Wygląda świetnie. Po wstawieniu płyt musisz wkręcić śruby, by je zamocować. Weź wkrętarkę i przykręć je wszystkie. Płyty GK. Niby łatwa robota. No, nieźle. Każda ściana potrzebuje izolacji. Wełna mineralna jest zazwyczaj używana do tego rzeczy. Kup 20 sztuk wełny mineralnej. No to kupujemy. Wełna skalna. To może być super. By umieścić płytę gipsowo-kartonową po drugiej stronie ściany, najpierw umieść ocieplenie pomiędzy nimi. Wybierz się do takiego kierunku i umieść w odpowiednim miejscu. Pięknie. Mocuj płyty z drugiej strony. O, jakiś tak spajki, ale co tu jest? Co tu się gra dzieje? Oto w jaki sposób stawia się ściany dziełowe. Profile ścienne muszą być przymocowane do podłogi i sufitu, a płyty do profili. Jest jeszcze drugi rodzaj ścian dziełowych. Ściany nośne? Betonowe ściany dziełowe. Montaż jest zupełnie inny. Najpierw musisz położyć izolację przeciwwilgociową. Kup 20 sztuk tej izolacji. Okej. To była ta. Teraz umieść ją na ziemi. Dobra robota. Pamiętasz, co robiłeś ze ścianami nośnymi? Potrzebujesz trochę zaprawy, którą znajdziesz na taczce. Gdy zaprawa zostanie umieszczona na kielni, pozostanie na niej do wyczerpania zapasów staczki. Całkiem fajne. Co nie? Myślenie tego rozwiązania zajęło stanowczo za długo naszym deweloperom. Umieść zaprawę. Już to zrobiłem. Wszystko jest gotowe na przyjęcie betonowych bloków. Nie zapomnij o nadproży nad drzwiami. Betonowe bloki. Kup 100 betonowych bloków i jedno nadproże. Nie będziesz tyle potrzebował, ale nigdy nie wiadomo, kiedy inflacja zaatakuje rynek DI. Nadproże było tu. Gdzie było nadproże? Nośny tu jest. Zbuduj betonową ścianę działową. Pyk. Kielnia. Pyk. Teraz warstwa przeciwwilgociowa? Nie. Co ja gadam? Jaka warstwa przeciwwilgociowa? Proszę się uspokoić. Pyk, pyk. Kolejna zaprawa. No, weź to. Pyk, pyk. Pyk i pyk. A to deweloperka w akcji. Uuu. Chcemy wejść na to? Dobra. Mogę wejść... Co ja zrobiłem? Czy ja to sprzedałem? Nie! Nie chciałem tego sprzedać. Będziemy robić pato deweloperkę nadal.
Ryk. Tu idzie na proże. Tu idzie dalej kielnia. No, ja zróbmy to jakoś tak. O nie. O. O, o, prawie. Prawie, dobra jest. O nie. Jesteśmy zgubieni. Jak ja mam teraz tu na górę to zrobić? Klikamy, może się uda. O, udało się. Udało się. O, wiem, że to nie jest miłe. Świetna, świetnie wykonana robota. Super rzecz jest taka, że możesz się zniszczyć. Ale najpierw musisz za pomocą gumki zaznaczyć na planie, która ściana ma być zniszczona. Tym razem zrobię to automatycznie za ciebie. Możesz tam nie liczyć, przyjacielu. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swoich ścian działowych, weź młot w swoje ręce i rozwal je. Wow, jak w Minecrafcie. Jak w Minecrafcie. Poznałeś już budowę ścian. Ciekawe, co będzie następne. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, moi drodzy, ale to było na koniec. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Widzimy się w następnym odcinku. Pato deweloperki. Trzymajcie się. Hej, hej.